25 czerwca o godzinie 17 chcemy otworzyć wystawę, kolejną wystawę w naszej nowej galerii. Będzie to ikona uchodźcy, ból wojny. Jest to owoc jakiegoś takiego pobytu, z pobytu uchodźców, którzy zamieszkali na naszej plebanii grecko-katolickiej. I gdy oni przyjechali, ja zaproponowałem, aby spróbowali pochylić się nad tym, co się dzieje na Ukrainie, aby spróbowali to, czym żyją, co przeżywają, żeby spróbowali to przelać na deskę. I tak uczynili, także są to prace czterech ikonopisarek, które bardzo mocno i dobitnie pokazują to, co się dzieje dzisiaj w nich, co się dzieje na Ukrainie. Te ikony, które będą prezentowane i jakiś czas będą eksponowane w naszej galerii, będzie można pooglądać. Serdecznie zapraszam na otwarcie. Z tych ikon przybija bardzo dużo takiej siły, która ta jakby ikona pokazuje to, co się dzieje. Dużo jest w tych ikonach bólu, cierpienia. Też pokazuje ta ikona, jak dzisiaj mocne jest zło, ale też ta ikona jest ikoną pełną nadziei, że w końcu. Tych dziewczyn o pokój, ale też jest, to są pełne właśnie takiego bólu to, co oni, czym żyją. Także myślę, wyjątkowa ikona i pragniemy, aby ta ikona później gdzieś tam powędrowała na Polskę, aby też inni mogli zobaczyć, pochylić się i razem jakby tak próbować wejść w to, co inni przeżywają.